Poznałem w pewnym momencie ofiary tego systemu, po prostu ludzi skrzywdzonych przez system. W konfesjonale dzieci spowiadające się z tego, że wykorzystał je seksualnie ksiądz, słyszały, że są winne. Pewna część tych dzieciaków wystawało od rodziców w skórę, bo nie wolno obrażać księdza. To nie znaczy, że ja straciłem wiarę w Kościół. Jeśli Kościół jest święty, to wyłącznie świętością Chrystusa. Ludzie skrzywdzeni w Kościele mają się do kogo zwrócić. Z pewnością nie jestem najbardziej lubianym publicystą wśród polskich biskupów. W tej chwili niewielu nie jest biskupów, którzy chcieliby mi udzielić wywiadu. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby odchodzić z kościoła. Gdybym z powodu moich poglądów miał odejść z kościoła, to z kościoła należałoby wykluczyć trzy czwarte? No, połowę. W Polsce nie ma liberalnych katolików. Poglądy Terlikowskiego, mówiąc brutalnie jakby chciecie przyłożyć do poglądów niemieckich katolików, to byłbym umiarkowanym konserwatystą. Arcybiskup Marek Jędraszewski to jest postać jakość dla polskiego kościoła kluczowa. Wyjaśnienie sprawy Peca jest kluczowe dla wiarygodności arcybiskupa Jędraszewskiego. Cześć, cześć, dzień dobry, Ania Pawelec, kłaniam się państwu bardzo nisko. A dziś moim i państwa gościem jest filozof religii, publicysta, i pisarz Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dla wielu synonim wojującego katolika, który na śniadanie, obiad i kolację zjada ateistów, zagryzając ich od czasu do czasu heretykami. To pana opis sprzed kilku lat na portalu tygodnika Do Rzeczy, w którym pan pisał. Od, tamte, od tamtego czasu wiele się zmieniło. Czym dzisiaj żywi się Tomasz Terlikowski? Na tym samym, że wtedy mniej więcej piątki ryba, a poza tym chleb. Masło, jakaś wędlinka, albo ser, albo coś jeszcze innego. No oczywiście był humorystyczny opis, i teraz bym pewnie tak nie napisał, czy oni by tak nie napisali, ale żywię się tym samym, nic się nie zmieniło. A dlaczego dziś by pan tak o sobie nie napisał? Także dlatego, że to w tej chwili nie jest mój wizerunek publiczny, więc dlaczego miałbym tak pisać? A jak jest pan dzisiaj określany? Jaka jest, jaki jest A ja pan... nie wiem, to trzeba się zapytać tych, którzy mnie obserwują, jak ja jestem określany. Więc to nie jest pytanie do mnie. A czy pan zmienił w pewnym momencie perspektywę patrzenia na Kościół albo opisywania go? I tak i nie. Ja często słyszę, że kiedyś to byłem bezkrytyczny dla Kościoła. To jest oczywista bzdura. Wystarczy poczytać moje teksty z przeszłości, żeby wiedzieć, że to jest nieprawda. Jeżeli jakiś tekst przyczynił się poza oczywiście komisją, którą powołał Rzecznik Praw Obywatelskich. I prośbą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do odwołania arcybiskupa Stanisława Wirgusa, to był to mój tekst. Trudno powiedzieć, że był to tekst przesadnie korzystny dla polskiego episkopatu. Na okładce książki Lękajcie się, książki jak Coverbeka, To była pierwsza w języku polskim książka opisująca doświadczenia osób skrzywdzonych. Na tylnej okładce jest tak zwany blerb. To jest fragment mojego tekstu z dziennika Gazety Prawnej. Gdzie wprost pisałem o tym, że tak jak Irlandia zmaga się z problemem kryzysów związanych ze skandalami seksualnymi, Irlandzki Kościół dokładnie to samo spotka Kościół w Polsce. Dokładnie to samo. Opisywałem także w Tygodniku do Rzeczy, dodajmy, razem z Cezarem Gmyzem, pierwsze skandale w diecezji sosnowieckiej sprzed wielu bardzo lat. Czy napisałem razem z Księdzem Misakowiczem Zaleskim książkę? Chodzi mi tylko o prawdę, gdzie wprost. Mówiliśmy o tym, o, o pierwszych wtedy jeszcze inaczej trochę diagnozowanych skandalach seksualnych w polskim kościele. Więc to się nie zmieniło. Ja byłem i jestem krytyczny wobec części Episkopatu. Czy coś się zmieniło? Tak, zmieniło się. To znaczy ja poznałem w pewnym momencie ofiary tego systemu. Po prostu ludzi skrzywdzonych przez SUS system. Skrzywdzonych nie tylko przez to, że jakiś ksiądz ich zgłosił, Czasami w sposób niezwykle brutalny, ale również przez to, że potem nikt im nie wierzył, że oni w konfesjonale, w konfesjonale dzieci spowiadające się z tego, że wykorzystał je seksualnie ksiądz, słyszały, że są winne, bo uwiodły księdza. Od arcybiskupa Michalika w publicznej wypowiedzi słyszały, że dzieci się przytulają do księży i zwodzą dobrych ludzi. Czyli winne były dzieci. Um, także znani katolicy psychologowie czy psychiatrzy mówili, że dziecko jest współwinne, co jest kompletną bzdurą. To jest jeden element krzywdy, drugi element krzywdy, nikt im nie wierzył. Pewna część tych dzieciaków dostawała od rodziców w skórę, bo nie wolno obrażać księdza. No to jest bardzo głęboka trauma, która e, zostaje w człowieku na całe życie. Ja już zostawiam, że to jest druga trauma, bo pierwszą jest krzywda. Seksualna. Nie wszyscy z tych, z tych ludzi stracili wiarę. Niektórzy są wieszący, Ba, niektórzy są księżmi, niektórzy są siostrami zakonnymi, niektórzy są zaangażowanymi katolikami, ale wszyscy są przez tą straszliwą, jedną z najgorszych traum dotknięci. A potem słyszałem biskupów, którzy mówili, to nie jest nasza odpowiedzialność. No nie no skąd? Ksiądz sam to zrobił w czasie wolnym. No dobrze, ale to nie rzadko ksiądz biskup arcybiskup Squorts, arcybiskup Dzięga przenosili księdza, o którym wiedzieli, że wykorzystał setkę chłopców w jednym miejscu. No może myśleli, że tylko dziesięciu, nie setkę. I przenosili go na nową parafię. Co to oznaczało? No to oznaczało, że on miał nowe miejsce, gdzie robił to samo. A po czym mówią? Ale pieniędzy nie będziemy wypłacać. No a przepraszam, a dlaczego nie? Znaczy czym się różni ofiara w Polsce... Osoba skrzywdzona w Polsce od osoby skrzywdzonej w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli dopuściło się do tego, że predator seksualny przez lata działał, to się za to odpowiada. Nie może być tak, że biskup posługuje się władzą wobec księdza i mówi, że ma nad nim władzę, tylko wtedy, kiedy mu to przynosi korzyści. Kiedy musi zapłacić za swoje błędy. Często swoich poprzedników uczciwie rzecz biorąc, bo to oczywiście rzadko są obecni biskupi, większość z nich już jest na emeryturze, często karnej. A część nie żyje, to też uczciwie trzeba powiedzieć. I wtedy się mówi: Nie, my jesteśmy, to za to nie odpowiadamy. My tylko możemy rządzić, jak to nam przynosi korzyść, ale jak mamy być odpowiedzialni za decyzje swoje i swoich poprzedników, a to wtedy już nie. I Kościół w Polsce chociaż dużo zrobił w tej kwestii. Jest Fundacja Świętego Józefa, jest Centrum Ochrony Dziecka, jest w każdej diecezji, w każdym zakonie delegat. Są duszpasterze, którzy się zajmują osobami skrzywdzonymi i wciąż nie potrafi wziąć odpowiedzialności finansowej za to, co robili jego ludzie. I podkreślam, nie mówimy tylko o sprawcach. Mówimy również o biskupach, którzy to tolerowali, którzy to przykrywali, którzy to tuszowali, którzy czasem wymuszali milczenie. Mówimy także oczywiście o całym systemie klerykalnym i rodzinnym. I to te systemy się ze sobą pokrywają. Dlaczego się pokrywają? Prosty przykład. rozmawiałem kiedyś z kobietą wykorzystaną przez swojego proboszcza we wczesnym dzieciństwie. Pytam się jej, czy rodzice wiedzą. Ona mówi, nie, nie wiedzą. Pytam się, dlaczego nie wiedzą. Ona mówi, pan nie rozumie miejsca, z którego ja pochodzę. W mojej wsi, na samej górze drabiny społecznej stoi proboszcz. A proboszcz ją skończył. Niżej jest ojciec. A jeszcze niżej jest Pan Bóg i on służy do tego, żeby usprawiedliwić każde służbę tych, którzy są wyżej. I trudno nie zmienić, kiedy się rozmawia z kolejną osobą, która opowiada swoją historię, podejścia do instytucji to nie znaczy, że ja straciłem wiarę w Kościół to znaczy, że ja z całą mocą doświadczyłem, że jeśli Kościół jest święty, to wyłącznie świętością Chrystusa. Nie jest święty świętością struktury. Nie jest święty świętością większości biskupów. Biskupi jak każda biurokracja. Jedni są święci, a drudzy nie są święci. Dodajmy, wcale nie ci czasem, którzy są święci, są najlepszymi zarządzającymi. Wcale ci nie najbardziej poczciwi i pobożni są najlepiej zarządzającymi. Paradoksalnie wcale nie. Chociaż oczywiście są święci, którzy świetnie zarządzają. Ale to nie ich świętość jest istotna biurokracja, przekonałem się naocznie, że biurokracja, każda i każda władza ma tendencję do zepsucia. A władza, która się uważa za świętą, a, a za taką się uważa władza w Kościele. I co więcej, jest niekontrolowalna, bo kto kontroluje władzę w Kościele? Można powiedzieć Watykan, ile kilometrów od Sosnowca jest Watykan? Co Watykan wie o tym, co się dzieje w Łomży. Otóż prawie nic nie wie. W związku z tym biskup, który ma władzę absolutną w diecezji, nie jest kontrolowany przez nikogo. Sąd biskupi, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sądy kontrolują władzę, lepiej lub gorzej, ale trójpodział władzy jest taką podstawową rzecz. Otóż sąd biskupi jest w całości zależny od biskupa. Każdego sędziego powołuje biskup, i w każdej chwili może go odwołać. Co więcej, biskup może w każdej chwili przeżywać każdy proces, który się toczy. Ja znam historię, w której sędziowie informowali biskupa, że nie podejmą decyzji, które, których on od nich żąda. Więc następnego dnia przestawali być sędziami. Pracowali, bo ja wiem, w szkole, specjalnej Z osobami z niepełnosprawnością. No to jeżeli mówimy o takim systemie, no to ona po prostu jest, można powiedzieć, przez to, że uważa się za święte i przez to, że jest niekontrolowalne, ma wszystkie elementy konieczne do tego, żeby strukturalnie stać się niewydolnym. I to nawet jeśli zarządzają nim święci ludzie. Nie zawsze zarządzają, dodajmy. Powiedziałbym, że to wcale nie jest tak częste, ale no, czasem zażądają. Ale nawet jak są święci, to niewydolna struktura po prostu nie działa. Dlaczego? No dlatego, że poza biskupem, pamiętajmy, biskup ma władzę absolutną, ale to Kuria ją sprawuje. I nawet jeśli do diecezji, która ma potężne problemy, przychodzi święty biskup, nawet nie świetny, tylko święty, to jeśli przez 30 lat w Kurii Biskupiej. Budowała się pewna struktura, to albo ją trzeba skasować i wyrzucić, ale Księdza nie można tak po prostu wyrzucić. Albo ona z pewnością prędzej czy później część swojej kontroli odzyska. Chyba, że wprowadzimy do kontroli Księżyc z zewnątrz, ale to wcale nie jest takie proste, pamiętajmy. Ksiądz jest przypisany do diecezji. Co więcej, ci, gdybyśmy chcieli skorzystać z tych, którzy są wewnątrz, w tej diecezji, i nimi spróbować się rozwiązać problem, to pamiętajmy, w diecezjach, szczególnie małych, ale i w dużych, wszyscy wszystkich znają. Wszyscy wszystkich byli kolegami, wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, albo większość. Co więcej, biskup się może zmienić, bo jak jest świetnym biskupem i jest w małej diecezji i poradził sobie z zarządzaniem, to go przeniosą dalej, a ksiądz w tej diecezji zostanie. Jeśli był nielojalny wobec swoich, czasem nieuczciwych kolegów, to zapłaci za to życiową cenę. Tak to funkcjonuje. I teraz, kiedy człowiek w to wejdzie, spotka się, porozmawia z dziesiątkami księży, przecież to nie jest tak, że ja nie rozmawiam z księżmi, to nie jest tak, że oni do mnie nie przychodzą, nie opowiadają także swoich historii. Opowiadają. No to trudno zachować ten sam model patrzenia na Kościół, jako na świętą instytucję. Powtórzę jeszcze raz. Ja przyjmuję po prostu analogicznie. Kościół jest, ładnie to ty mówią papieże, mistycznym ciałem Chrystusa. Ale Chrystus był równocześnie bogiem i człowiekiem. Dogmat chalcedoński o tym mówi bardzo jasno. W pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I Kościół ma taką samą strukturę. Jest święty świętością Chrystusa. Ale z pewnością, i to możemy powiedzieć z całą pewnością, niekoniecznie jest święty swoimi kadrami, niekoniecznie jest święty swoją strukturą, niekoniecznie jest święty um, biurokracją. Kuria Rzymska nie jest wybierana z natchnienia Ducha Świętego. Dodajmy, kardynał Ratzinger. Późniejszy papier, papież powie: My nawet nie wiemy, czy każdorazowo papież jest wybierany z natchnienia Ducha Świętego. Nawet to nie jest oczywiste. Może być tak, że Duch Święty dopuszcza najmniej złą kandydaturę. Albo może być tak, że ludzie po prostu się nie słuchają Ducha Świętego. Tak kardynałowie również mogą się nie słuchać Ducha Świętego. Nie ma prostego przełożenia. Jak ktoś jest kardynałem, to słucha. Jak ktoś jest biskupem, to słucha. Nie, ale co więcej, jeszcze, żeby jeszcze skomplikować obraz, on nawet może uważać, że się słucha. Ale nie słuchać. Ale nie słyszeć. Czy znaczy, rozeznawanie, kategoria rozeznawania u świętego Ignacego jest taka, że podszepty to, to co jakby do nas dochodzi, to nie nawet, tylko nie, ten głos, czy to, to słowo, czy to przekonanie, które do nas dochodzi, może pochodzić od Ducha Świętego, może pochodzić z natury i może pochodzić od złego ducha. I wcale nie jest tak łatwo, nawet u Ignacego wcale nie jest tak łatwo rozeznać, co pochodzi od kogoś. Więc ktoś może być przekonany, że to jest głos od Ducha Świętego. I wcale tak nie musi być. Naprawdę wcale tak nie musi być. Więc nawet ci kardynałowie, którzy mogą uważać, że to jest głos Ducha Świętego, mogli się pomylić. Mogli źle rozeznać. Kardynalat Piuska nie zwalnia z braku z błędów, już pomijam, że nie czyni świętym sam z siebie, ale nawet święty może się mylić. Jan Paweł II kanonizując czy batyfikując precyzyjnie Piusa IX, um, mówił wprost: nie batyfikujemy jego błędów politycznych. On wiele błędów politycznych popełnił, ale nie za to jest batyfikowany. Co to oznacza? To oznacza, że święty, błogosławiony papież popełniał liczne błędy. Polityczne. A jak popełniał polityczne, to równie dobrze, to często polityczne były motywowane religijnie. Dodajmy. Nie chodzi o to, że on powzi powziął złe decyzje polityczne. To znaczy, że on kierując się logiką religijną, podejmował decyzje polityczne, które ostatecznie zaszkodziły Kościołowi. Jakie były największe wyzwania w komisji, w której pan pracował, się, zajmująca się sprawą dominikanina Pawła M. No to jest właśnie spotkanie się, po pierwsze, z głęboką patologią emocjonalną i psychiczną, która jest ubrana w przepiękne szaty religijne i która ostatecznie prowadzi do czegoś, ja jestem człowiekiem religijnym, więc użyję tego słowa, prowadzi do, do spotkania z czymś demonicznym, po prostu. To znaczy człowiek, który mówił o sobie, że jest głosem Ducha Świętego, który mówił do ludzi, że przez niego przemawia Duch Święty, gwałcił kobiety. Oczywiście motywując to religijnie, łamał życiorysy mężczyznom, rozbijał związki, godzinami kazał grupie bić kogoś innego. Wszystko było religijnie umotywowane. Absolutnie. On tego nie motywował świet. On to motywował religijnie. I był tak charyzmatyczny, że te rzeczy się działy. Co więcej, wiele wskazuje na to, że jakaś część jego współbraci powinna była to widzieć. Wiemy, że nawet to widziała. Może nie widziała bicia. No ale wiedziała, że w klasztorze dominikańskim mieszkają kobiety, młode kobiety. Przynajmniej nie jest standard. Wiedziała, że modlitwy codziennie kończą się koło trzeciej czwartej nad ranem. To przynajmniej nie jest standard. Mogła słyszeć, że niektóre, niektórzy z członków wspólnoty spowiadają się do drugi co tydzień po 5-6 godzin. Nie ma powodu, żeby się tak spowiadać co tydzień. Żadnego powodu do tego nie ma. Co więcej, od pewnego momentu niektórzy już wiedzieli, że wydarzyło się coś złego i zrobili bardzo niewiele żeby to załatwić, bo zwyciężyła u niektórych. Uczciwie trzeba powiedzieć, u niektórych nie. I niektórzy nic nie wiedzieli. Ale u niektórych zwyciężyła Solidarność Korporacyjna. I to jest jakby pierwszy element. Pierwszy element taki oczywisty. Ale po drugie, zobaczyłem, że duchowość charyzmatyczna, ja sam jestem członkiem wspólnoty charyzmatycznej. Powiedzmy w tej chwili takim mocno ostygłym. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem, jak łatwo jest wykorzystać pewne elementy duchowości charyzmatycznej do zwykłej manipulacji. To jest odnowa w duchu? Ja akurat nie jestem wodony w Duchu Świętym, ale to jest jeden z ruchów charyzmatycznych. Um, jak łatwo jest wykorzystać, to znaczy, jeżeli ja do kogoś mówię, na przykład w czasie modlitwy, mówi do ciebie Duch Święty przeze mnie, to skąd ja wiem, że to mówi Duch Święty? A nie ja. Ja mogę uważać, że to jest Duch Święty, ale mogę się pomylić. Jeżeli rozeznajemy nad kimś z użyciem Pisma Świętego, to skąd ja wiem, że to nie był przypadek, żeby się otworzył ten fragment Pisma Świętego, a nie Duch Święty skąd wiem, że jeżeli mam jakieś obrazy pod oczami to jest często taki element, który się pojawia na przykład w modlitwie charyzmatycznej nie, w, modlitwie, w modlitwie wstawienniczej skąd ja wiem, że te obrazy mi się pojawiły bo Duch Święty mi je podpowiedział a nie dlatego, że to są moje emocje albo zły duch wcale nie jest łatwo to rozeznać są metody rozeznawania, ale rekolekcje ignacjańskie które są takim narzędziem rozeznawania trwają miesiąc a na koniec Wcale nie musimy być pewni, że rozeznaliśmy dobrze. Możemy, ale wcale nie musimy. I to jest ileś pytań, jak łatwo jest człowiekowi, który sam jest, no, na przykład, ma jakąś formę patologicznej duchowości albo jakieś problemy psychiczne, ubrać swoje opinie, więc, jeżeli jest charyzmatyczny, jeżeli jest pociągający, jeżeli ma flow, ubrać swoje opinie w język religijny i dokrzywdzać innych ludzi przekonywać ich, że przez niego przemawia Duch Święty. To nie jest tylko zjawisko związane z Pawłem M. Wspólnot, czasami o charakterze charyzmatycznym, ale to też spokojnie, to nie jest tak, że charyzmatycy tylko mają ten problem. Żałowanie nie był charyzmatykiem i robił rzeczy straszne. We wspólnotach tradycjonalistycznych też się zdarzają rzeczy straszne, żeby nie było wątpliwości. Nie, ale, jak łatwo jest ubrać to wszystko w język religijny i manipulować ludźmi, i zmuszać ich do podejmowania decyzji, i tłumaczyć im, że moja wola jest z wolą ducha świętego? To jest nieprawda. To jest nieprawda. To znaczy, e, decyzja musi być zawsze podejmowana przez jednostkę. Jeśli ktoś mówi, jestem Twoim liderem i ja ci mówię, co masz zrobić, to to jest sygnał. Pomijam sytuację, kiedy złożyłem, śluby posłuszeństwa, jestem w zakonie, co też jest bardziej skomplikowane, bo to też musi być uzasadnione, też nie może być przemocy. Ale jeżeli ja jestem świecką osobą i ktoś mi mówi, to nie jest kobieta dla ciebie o mojej żonie, Al, ale, albo nawet kiedy ona była moją dziewczyną, ja oczywiście mogę go wysłuchać, ale to nie jest głos Ducha Świętego. Znaczy, ja powiem, on nawet nie ma prawa mi nic takiego powiedzieć. Jeśli ja znam takie wspólnoty, ksiądz decyduje za wiernych, jaki samochód mają kupić to to nie jest od Ducha Świętego. To jest manipulacja. To jest przemoc emocjonalna. To jest przemoc duchowa. To nie ma nic wspólnego z prawdziwą religijnością, ale to jest powszechne w pewnych miejscach. Podkreślę jeszcze raz, nie tylko charyzmatyczne. Akurat ojciec Paweł M. posługiwał się jako narzędzie manipulacji, i żeby nie było wątpliwości. Ja nie twierdzę, że on to robił świadomie. Bo pewne rzeczy robił świadomie, ale to zostało wskazane prawomocnie, Odsiedział o swój wyrok i y, 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 y nie ma wątpliwości. Ale nie wszystko robił świadomie. Tylko to nie ma znaczenia, czy ktoś to robi świadomie. Krzywda pozostaje obiektywna. A jak ocenia pan dzisiaj reakcje władz kościelnych na skandale seksualne? Czy przez lata coś się zmieniło? Zależy gdzie i zależy w kiedy. To jest bardzo skomplikowane pytanie. Znaczy, po pierwsze, na pewno mamy w Polsce, bo mówmy o Kościele, w Polsce tak. struktury. Struktury już są. Jest Fundacja Świętego Józefa. Z tej perspektywy osoby skrzywdzone w kościele, a pamiętajmy, to jest garstka, to znaczy wiele, więcej ludzi. To znaczy to nie jest garstka, ale. bo to są tysiące, może dziesiątki tysięcy ludzi. Natomiast to jest garstka w porównaniu z tymi, którzy w ogóle zostali wykorzystani seksualnie w dzieciństwie. W szkołach, w domach, w rodzinach, w klubach sportowych, w związkach harcerskich. To, to, jest, to jest masa ludzi. I ofiary, ludzie skrzywdzeni w kościele, mają się do kogo zwrócić. Mogą pójść do Fundacji Świętego Józefa, jeśli ich historia jest wiarygodna, bo to jest oceniane oczywiście. Nie każdy, kto przyjdzie, dostanie i opowie jakąś historię, dostanie środki na terapię, ale jeśli ta historia jest wiarygodna, nawet nie musi być potwierdzona sądowo, wystarczy, że jest wiarygodna, czy że toczy się dochodzenie, które jest wszczęte na podstawie wiarygodnego dochodzenia, ona może otrzymać pomoc. Nikt więcej takiej pomocy w Polsce otrzymać ze skrzywdzonych, jak mówię, w domu, w szkole, nie może. I to jest fakt. Fundacja świętego Józefa Działa. Działa wcześniej nawet niż Fundacja Świętego Józefa, z prezeską Martą Titaniec. Działa i to też jest niewątpliwe Centrum Ochrony Dziecka. Tu ojciec Adam Rzaki, Ewa Kusz, jako, jako liderzy, um, którzy szkolą specjalistów do spraw prewencji i ochrony. Małoletnich. To są studia podyplomowe, półtora roczna na, na Ignacjanom w Krakowie, ale kończą je nie tylko duchowni. Kończą je również, no, nie wiem, przykładowo, jedna z twórczyń ustawy Kamilkowej, pani sędzia, jest absolwentką tych studiów. Rzecznik Praw Dziecka jest absolwentką tych studiów. Jest prawniczką, ale skończyła także te studia, żeby, żeby się z nimi zapoznać. Więc te struktury są. One docierają do ludzi, pokazują pewne rzeczy. Wielu z ich członków. Ojciec Adam Żak na przykład też bardzo cierpliwie naciska na biskupów, często w sposób niewidoczny. My często tego nie widzimy, ale on jeździ załatwia pewne sprawy. Jest kilku prawników kanonicznych, więc celowo nie wymieniam ich nazwisk, bo nie chciałbym im odebrać możliwości działania, którzy też te rzeczy załatwiają, pomagają osobom skrzywdzonym, piszą doniesienia, kiedy trzeba, odwołania do biskupa, czasem do Kurii Rzymskiej, więc. Ta struktura już jest, i to jest coś, co się zmieniło. W każdej diecezji mamy delegata, czyli kogoś, kto. A w niektórych diecezjach nawet kobieta jest drugim delegatem albo pierwszym. To jest ważne, dlatego że pamiętajmy, w polskim kontekście nie mówimy po prostu o kadrach kościelnych, tak, w Niemczech sprawczyniami, chociaż to się relatywnie rzadziej zdarza. Bywają też kobiety. W Polsce zazwyczaj sprawcą, jeżeli mówimy o przestępstwach seksualnych w kościele, jest ksiądz, czyli mężczyzna w koloradce. W związku z tym dla niektórych z osób zgłaszających krzywdę, kontakt z osobą w koloradce, czy w sutannie jest traumą nie do przekroczenia. Traumą nie tylko psychiczną, fizyczną. One dostają rozmaitych, niektóre z nich, rozmaitych objawów Fizycznych, cielesnych, kiedy mają się spotkać kimś to. W związku z tym kluczowe jest, żeby w takim przypadku była kobieta, która może przyjąć zgłoszenie. I są już diecezje gdzie to są kobiety czy zakony. Nie wszędzie tak jest, ale to się powoli zmienia. Więc mamy delegatów, oni to trzeba pamiętać, oni są trochę między młotem a kowadłem, dlatego, że oni z jednej strony są do ludzi i ogromna większość, nie wszyscy, ale może tak, spora część delegatów, czyli ludzi, którzy muszą się spotykać ze skrzywdzonymi, zmienia swoje podejście do skrzywdzonych. Staje się niezwykle empatyczna. No ale oczywiście oni są również reprezentantem i są podlegli biskupowi, więc no, są trochę czasem między młotem a kowadłem. Jak biskup jest otwarty, fajny, tacy biskupi też się zdarzają. Pewnie nawet im młodsi, tym częściej. Ale nie zawsze tak jest. Tym im jest łatwiej funkcjonować. Mamy już dużo pasterzy. Mamy pierwsze spotkania e, rekolekcyjne. Za chwilę będą rekolekcje. Gdyby ktoś chciał, zachęcam z księży, naszych słuchaczy, będą rekolekcje prowadzone przez księży i osoby skrzywdzone. Dla duchownych, przez biskupa e, księży i osoby skrzywdzone. Dla księży, zakonnic, którzy chcieliby jakby trochę więcej się dowiedzieć, ale też trochę więcej duchowo przeżyć. Więc to wszystko się dzieje i co do tego nie ma sporu. Z drugiej strony um, um. Dzieje się jeszcze jedna rzecz, jeszcze cały czas z tej samej strony, no jednak 14 już w tej chwili biskupów zostało ukaranych za zaniedbania przez Watykan, to jest też ważny element, choć uczciwie trzeba powiedzieć, Watykan z każdym rokiem jest nie, mniej zdecydowany, to znaczy na początku słyszeliśmy, że to są kary, a teraz słyszymy, że to jest emerytura i trzeba się domagać wyjaśnienia za co ta emerytura. Ta emerytura jeszcze w wysokości, jaka przynależy biskupowi, to jest żadna kara. Naprawdę, jakby nie ktoś chciał ukarać kiedyś emeryturą jakiegoś biskupa i przywilejami, jakie mu się należą, bardzo chętnie biorę w ciemno. Naprawdę. Pensja, ostatnia pensja to jest emerytura. Mieszkanie Obecmy, za jakie darmo. Nie to są kwoty. No różnie. I nie chcę tu mówić, bo to zależności zależy od decyzji W diecezji. zależności od diecezji. No dobrze, ale poza tym, że to jest ta ostatnia pensja, pamiętajmy, że ona się też składa z różnych elementów. Tu chodzi o twardą pensję, nie o to, co dostaje biskup jako ofiarę. Ale poza tym ma bezpłatne mieszkanie, bezpłatne wyżywienie, bezpłatny samochód, sekretarza. Jeśli mieszkanie ma również ogród, to ogrodnika, no nie, 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 nie ustające, ale co jakiś czas, e, leki, leczenie i tak dalej. No. Wygodne, bezpieczne e, i dostatnie w miarę życie. No bo pamiętajmy, te pieniądze, które on ma, to on nie ma na życie. No, on nie utrzymuje się z tych pieniędzy. Oczywiście, no, za benzynę, jeżeli nie, nie, nie jeździ służbowo, to znaczy, bo też wielu biskupów, emerytów wypełnia swoje obowiązki dalej, to znaczy, nie jest już ordynariuszami, więc nie zarządza, ale no, bierz mu je, odprawiam sześć świętą, pojawia się. Więc no, nadal często dostaje rozmaite ofiary, i jeżeli tam jedzie, to nie płaci za benzynę. No, jeżeli gdzieś prywatnie jedzie, no to wtedy płaci. Ale to zostawmy, bo to oczywiście nie chcę. Więc mamy tych kilkunastu ukaranych biskupów. Mamy prymasa polski, który razem z księdzem Piotrem Studnickim bardzo wytrwale pracuje nad tym, żeby pewne rzeczy załatwiać, wspierane przez pewną część episkopatu. To jest na przykład arcybiskup Grzegorz Ryś, który. Czasami ma dziwne wypowiedzi, ale w tej sprawie wspiera. Paradoksalnie, arcybiskup Squorts często popierał, ukarany przez stolicę apostolską, wspierał prymasa w tych kwestiach. Arcybiskup Galbas wspiera go w tych kwestiach. Czasem arcybiskup Gondecki też. No, no już, te podziały czasami nie są takie oczywiste, czasami nie wspiera, a czasami wspiera. I to jest jakby jeden element, to jest ten, ten stan pozytywny. Z drugiej strony. Mamy pewną część i znowu można się tym oburzać. Mnie to oczywiście oburza, bo ja znam ludzi, którzy cierpią z tego powodu. Z drugiej strony to jest naturalny proces. Otóż pewna część duchownych i świeckich pozostaje w stanie szoku. Oni nie wierzą, że to się mogło wydarzyć. A jak nie wierzą, to wypierają. A jak wypierają, to szukają winnego. Winne są po pierwsze media, po drugie osoby skrzywdzone, bo se wymyśliły. No po 20 latach się przypomniały. No tak, naturalny mechanizm psychologiczny. Tak strasznie straumatyzowane dziecko często rzeczywiście nawet nie pamięta tego, co się zdarzyło. Znaczy pamięta przez jakiś czas, po czym to wypiera. I dopiero rozmaite wydarzenia powodują wypłynięcie tych, e, tych wspomnień. To, że nie pamięta, to też powiedzmy, znaczy nie ma tego w świadomości, to nie znaczy na przykład, że to fizycznie i psychicznie na niej nie oddziałuje. To mogą być bardzo różne typy oddziaływania. U niektórych osób skrzywdzonych to jest przekroczenie granic, powoduje, że te osoby łatwiej przekraczają granice. Nie mają takich naturalnych granic, na przykład w relacjach bliskości męsko-męskiej, damsko-damskiej, damsko-męskiej wszystko jedno, bo to tu potem już różnie, różnie to się układa. I na przykład ludzie uważają. Że każdy model ich działania jest erotyczny, bo tak się zachowują. To wcale nie jest efekt tego, że one są tu cudzysłów, jakoś wyuzdane, jakoś seksualnie pobudzone. Tylko przekroczenie granic wobec nich, krzywda, powoduje, że one nie potrafią zachować tych granic i są dalej krzywdzone. I ci, którzy je krzywdzą, czasem w ogóle nie mają tego świadomości. To jest pierwszy element. Ale drugi element, również występujący, to może być całkowite zamknięcie na sferę seksualną. Kompletne odcięcie sfery seksualnej, takie no, no, zapomnienie o tym. To mogą być kwestie fizjologiczne. Znaczy, jest taki specyficzny rodzaj. U kobiet głównie, on występuje częściej niż u mężczyzn, nadwagi czy otyłości, który nie zawsze, ale bardzo często łączy się z pewną, z pewną formą krzywdy seksualnej. Znaczy po prostu, niekoniecznie przez duchownego, oczywiście, także przez ojca, przez wujka, przez partnera matki, czy przez brata, albo, albo kuzyna, albo kogokolwiek innego. Organizm jakby tak reaguje, żeby. Hmm, żeby ta osoba we własnym mniemaniu przestała być atrakcyjna seksualnie dla kogoś. Żeby już jej nikt nigdy nie skrzywdził. Więc to są tego typu rzeczy. Więc ja bywam oburzony, ale mam świadomość zmian, które się dokonują. A z drugiej strony mam, świad mam świadomość, że tak część osób nie jest w stanie przyjąć tych zmian. Bo, bo to niszczy pewne autorytety. Pamiętajmy sprawcy. Nam się czasem wydaje, sprawcy to są paskudne typy, po których od razu widać, że są pedofilami. Otóż nie. Jak po kimś od razu widać, że jest pedofilem, jak ktoś rzuca się na dzieci, to on jest natychmiast aresztowany. No w ogóle nie, nie ma o czym gadać. Otóż sprawcy niestety przestępstw seksualnych wobec osób małoletnich, tym bardziej wobec tak zwanych zależnych dorosłych, to są często osoby charyzmatyczne, świetnie zorganizowane, uchodzące za znakomitych już pasterzy. Nauczycieli, artystów, kogokolwiek innego. I co więcej, ja czasem słyszę od ludzi z otoczenia, mnie to nigdy nie spotkało. Czasem to jest mechanizm ochronny. Ludzi mówią, nie, nie wie pan, ja oczywiście słyszę, ale mnie to nigdy nie stale spotkało. To jest czasem mechanizm obronny. Ja jeszcze nie mam odwagi sam przed sobą przyznać, że zostałem skrzywdzony, ale czasem to jest zdanie prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że sprawca typuje osoby, które może skrzywdzić. Nie jest tak, że on krzywdzi wszystkich. On rozgląda się, testuje, sprawdza. Patrzy się, kto ma jakie relacje w rodzinie. To nie chodzi o to, że ktoś jest biedniejszy, ktoś jest bogatszy. Czasem też, ale wcale niekoniecznie o to, bo równie dobrym um, przedmiotem uwodzenia, groomingu, niszczenia, uwodzenie to oczywiście pewien cudzysłów. To nie, nie jest proces uwodzenia, bo dziecko nie może być uwiedziane przez dorosłego, może być przez niego skrzywdzone. Mogą być dzieciaki z wysoko funkcjonujących rodzin, ale na przykład kompletnie zimne emocjonalnie, albo kompletnie pozbawione komunikacji z rodzicami. Ja słyszałem akurat od, od psychiatry kiedyś, nie od, nie od osoby skrzywdzonej historii, o dziewczynie, która była z bardzo dobrze funkcjonującej rodziny, znaczy inaczej, z bardzo wysoko funkcjonującej społecznie rodziny, ale miała zainteresowania artystyczne, a jej rodzice chcieli z niej zrobić inżyniera, kogoś o ścisłych zainteresowaniach. I kiedy ona przychodziła i opowiadała, jak pięknie malowała, a podobno malowała pięknie, to rodzice ją wyśmiewali, że głupia jest bisz malować, co to jest w ogóle za kariera. Niszczyli ją emocjonalnie i nagle znalazł się ksiądz, bo tak był ksiądz, który kupił jej farbę, który kupił jej płótna, który zaczął ją zabierać na wystawy i pokazywać jej piękno sztuki, który ją chwalił. I równocześnie, od pewnego momentu, bo to oczywiście trwało, od pewnego, zanim Doszło do przekroczenia granic i krzywdy, a potem równocześnie przez całe lata ją wykorzystywał, jako małą dziewczynkę. 13, 14, 15-letnią wykorzystywał. I teraz nie. Rodzice naprawdę nie byli, to nie była patologiczna rodzina w takim znaczeniu standardowym. I, I jeszcze na to nakłada się jeden element. Otóż ta osoba przez lata była w terapii i ona miała w sobie z, pomieszane uczucia wobec sprawcy. Znaczy wiedziała, jak dramatycznie zniszczył jej życie, a równocześnie wiedziała, jak wiele mu to cudzysłów w innych kwestiach zawdzięcza, i tak jest bardzo często, tak? to znaczy inaczej, często bywa tak, ale nawet jeśli tak nie bywa, to naprawdę nie każdy zostaje ostatecznie skrzywdzony. Bo jak ktoś natychmiast zareaguje na drobny taką sugestię, no, nie wiem, na takie muśnięcie ręką albo na jakieś takie zachowania, które mogą nic nie znaczyć. To mogą być przypadkowe, ale mogą już coś znaczyć. Więc jeśli on się nie otrząśnie, nie zrzuci ręki, nie odskoczy, no to następnego dnia będzie trochę niżej. Potem się sprawdza. To akurat, robią to wszyscy sprawcy, to nie dotyczy tylko księży. Potem na przykład zaprasza się dziecko i się testuje, czy ono powtórzy to, co się wydarzyło między sprawcą a skrzywdzonym rodzicom, czy nie. Ale ja nie mówię jeszcze o zachowaniach erotycznych. Zaprasza się chłopaka. Często rodzice mówią: O, taki fajny wujek, może, może u niego tam może się zainteresujesz. Może, może mógłby pan się zająć naszym synem, czy naszą córką, wszystko jedno, um, kiedy my będziemy, nie wiem, no pójdziemy do kina. No, czasami rodzice potrzebują pójść do kina. I czasami to są osoby, które, nie wiem, są gdzieś czasami przy parafii, czasami przy jakiejś szkole, czasami przy czymś. Funkcjonują, lubią dzieci, dzieci ich lubią, to też trzeba jasno powiedzieć. I co robi taki sprawca? Sprawdzę, mówi na przykład: O, wiesz, co ja tutaj mam takie wino na przykład, albo taką nalewkę, albo papierosa. Wie, że rodzice nie akceptują palenia czy picia. Dam ci wypić, ale pod warunkiem, że nie powtórzysz rodzicom. No bo jak powtórzysz, no to wiesz, cała nasza tajemnica pójdzie w gruzy. I jeśli to dziecko powtórzy rodzicom, oczywiście narazi się na gniew, narazi się na pewne rzeczy, ale powtórzy. To po pierwsze prawdopodobnie ta relacja zostanie przerwana, bo rodzice już będą wiedzieć, że opiekun. No wykonuje jakieś dziwne działania, no tak bym powiedział. Znaczy namawia dziecko, żeby kłamało rodzicom, ale już to dziecko będzie zasadniczo w tej relacji bezpieczne, bo tej relacji, a jeśli nie powtórzy, to następnym razem spróbuje o krok dalej pójść, albo o dwa kroki. Aż w końcu na tyle je usidli, bo będzie mówił, po, nawet już potem po krzywdzie, będzie mówił: Oni ci i tak nie uwierzą, zobacz, ile ich okłamywałeś. Ile już czasu ich opłamuje. Jeśli to teraz sądzisz, że po tym wszystkim to oni ci uwierzą, przecież ja powiem, że ty piłeś ze mną. To jest tego typu mechanizm. I pamiętajmy, nie mówimy o Czasami ludzie dorośli dają się w ten sposób omotać, usilić. Robią rzeczy kompletnie idiotyczne. Ale mówimy o dziecku. O kimś całkowicie zależnym. Ono nie rozumuje tak, jak osoba dorosła. Ono jest przekonane że spraw sama rację. A jeśli jeszcze, i to nie jest odpowiedzialność rodziców, chociaż uczciwie czasem trzeba powiedzieć, że szczególnie jeśli to jest wykorzystanie rodzinne, przestępstwo seksualne rodzinne, to bywa nawet tak, że to matki wypychają córki do wykorzystania albo starsze siostry, żeby chronić młodsze godzą się na ten dramat, to są też tego typu historie, trzeba pamiętać, Więc to, to też zmienia spojrzenie, to nie znaczy, że ja uważam, że rodzina nie ma znaczenia albo, że jest jakiś inny, lepszy system niż rodzinny do wychowania, tylko chcę powiedzieć tyle, rodzina jest świetnym systemem, dopóki jest zdrowa, jak jest patologiczna, to też ją trzeba sprawdzić, zbadać to nie jest tak i czasami trzeba ją po prostu Um, zabrać dzieci z rodziny, bo to jest dla nich bezpieczniejsze. To trzeba o tym pamiętać. Um, czasem, notabene, także w rodzinach element religijny wchodzi w grę. Um, to już może bez szczegółów, pamiętam takich jeszcze, one były opisywane, więc też mogę je opisać, ale to zostawmy, bo to może zbyt, zbyt szczegółowo. Ale przychodzi dziecko i chce powiedzieć rodzicom, i mówi o nauczycielu. O wychowawcy albo o księdzu, i jaka jest pierwsza reakcja rodziców, którzy znają tę osobę, uważają ją za autorytet, za fajną. Pierwsza odpowiedź, taka, powiedziałbym z automatu, brzmi: Nie, no nie wierzę, niemożliwe. I teraz to nie znaczy, że rodzice rzeczywiście nie wierzą. Czasem to znaczy, czasem rzeczywiście dojdzie tak. Do... Czasem to jest po prostu takie, taka odzywka, tylko pamiętajmy: dziecko najpierw jest spidowane przez sprawcę. Tezą nikt ci nie uwierzy, nikt ci nie. I w końcu. No przychodzi, złamane, przerażone, mówi i słyszy. No nie, no niemożliwe. Czyli co się w nim włącza? Jaki ona słyszy komunikat? Nie ma znaczenia, jaki komunikat chcieli nadać rodzice. Bo tu teraz nie chodzi o to, żeby straumatyzować rodziców, którzy coś takiego powiedzieli. Tylko żeby sobie uświadomili, że dziecko usłyszało zupełnie inny komunikat. Ono usłyszało komunikat. miał rację. Nikt ci nie uwierzy. Jaki jest efekt? Dziecko się natychmiast wycofuje. Natychmiast ono już prawdopodobnie więcej do rodziców nie wróci. Może poszuka, może poszuka kogoś, komu o tym opowie, ale może już nie poszuka. Może minie wiele lat do pełnoletniości, a często dużo dłużej. Od 20 do 25 lat trwa proces takiego uświadamiania i wyznawania. 35, 40-letnie, nie ma 35 albo 40 lat i dopiero wtedy o tym komuś powie. Albo i nie powie, bo według różnych badań swoją historię wykorzystania seksualnego zgłasza jedna na dziesięć, a niektórzy mówią jedna na sto osób. Różne są te badania, ale przynajmniej jedna na dziesięć. To oznacza, że jeżeli my mówimy na przykład, że w jetezji tarnowskiej jeden z duchownych z wykorzystał seksualnie stu chłopców, to może wcale ich nie być stu. Może być ich tysiąc. Jakie to są kon... tego typu liczby. Jakie konsekwencje pan ponosi, kiedy zaczął pan zajmować się opisywaniem na nadużyć? Ja nie chcę się użalać. znaczy to, to, że ktoś tam za o mnie powiedział albo coś takiego. No to są koszty w ogóle bycia publicystą. To znaczy, jak ktoś ma wyraziste poglądy i o nich mówi, no to jest jasne, że go nie uwielbiają. Nie ma o czym dyskutować. Niezależnie od strony dodajmy. To znaczy, jak ktoś mówi trochę co innego niż jego premier, to się go nie lubi. Ostatnio, żeby nie mówić tylko prawicy. Jacek Grzakowski napisał, że on nie kwestionuje zarzutów wobec Marcina Romanowskiego, żeby nie było wątpliwości. W ogóle nie kwestionuje. Może jest winny. Zarzuty są poważne, ale czy na pewno trzeba go aresztować? Czy my nie nadużywamy procedury aresztu? Notabene wiemy, że nadużywamy, bo ksiądz Michał Olszewski siedzi 4 miesiące, 5 miesięcy już, ale poprzednia władza też nadużywała. Karpiński, późniejszy europoseł, siedział 9 miesięcy. Ja ostatnio słyszałem od jednego z prokuratorów: No, dołek to nie jest Hilton. Ale wcześniej słyszeliśmy, Dołek to nie jest senatorium no, od poprzedniej ekipy. Więc więc y, 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 zostawiając już, no ale po prostu i Jacek Żakowski oberwał za to, że powiedział coś innego niż od niego oczekiwał. Natomiast jest coś, co bardzo głęboko zmienia i to chciałem powiedzieć, to jest istotniejsze. Otóż spotkanie z takimi historiami, Spotkanie z takimi ludźmi bardzo człowieka zmienia. To znaczy, na pewne rzeczy nie da się patrzeć tak samo. Po prostu się nie da. Na pewne struktury nie da się patrzeć tak samo, ba, na pewne problemy się nie da patrzeć tak samo. Dlaczego? Dlatego, że e, na początku do mnie przychodziły głównie osoby wierzące, skrzywdzone w kościele, ale coraz częściej przychodzą do mnie ludzie, którzy są skrzywdzeni w domu, w szkole, czy gdziekolwiek indziej, I opowiadają swoje historie. E, część z nich. No Z takiej perspektywy takiego dobrze ułożonego heteroseksualnego czy heteronormatywnego katolika, żona, piątka dzieci, no to są ludzie z peryferiów, jakby powiedział Franciszek. Bardzo często osoby, czy często, nie zawsze osoby homoseksualne, które są dodatkowo e, straumatyzowane, dlatego że ktoś im powiedział, przecież były takie sytuacje. Prawnicy Kurii Biskupik w Polsce e, mówili osobom skrzywdzonym przez księdza, Wy jesteście homoseksualni. No, nawet była to prawda. To znaczy, że sprowokowaliście księdza. No, Kuriozalna sugestia, że 13-latek, który prawdopodobnie nawet wtedy nie był świadomy że jest homoseksualny, albo dopiero zaczynał to odkrywać, skłonił księdza do takich działań. Ale tak się mówi, więc w nich jest jeszcze dodatkowy ten element. I jak się z nimi zaczyna spotykać, rozmawiać, to pewne rzeczy też się zmieniają. I w związku z tym człowiek się zmienia. To znaczy, um, Lewi ulubiony filozof kiedyś, arcybiskupa ale mój też ulubiony, mówi: Pan Bóg do nas przychodzi w twarzy innego. I ta twarz innego to czasem jest naprawdę twarz kogoś kompletnie innego, kto kompletnie inaczej niż my myśli, ale opowiada swoją historię. Opowiada to, co mu się przydarzyło. Ja opowiem historię nie moją, ale taką doskonale to pokazującą w jednej z decyzji y, zachodnich. już y, 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 żadna tajemnica, ja tutaj nie będę, bo ta historia jest znana. Y, w Wiedniu. Była taka afera w Polsce, że wiedeńska katedra została udekorowana gejowskimi flagami, i przemawiał tam działacz gejowski. To prawda, ale jak do tego doszło, jest kluczowe. Otóż działacz gejowski to jest człowiek, który organizował przez lata potężne takie dni gejowskie, w czasie których zbierał pieniądze na leczenie chorych na AIDS. No, imprezy były czasami takie bardzo transgresywne, ale cel był szczytny, nie ma co do tego sporu. To znaczy, tak pieniądze, to pamiętajmy, to było kilkanaście lat temu. W tej chwili w większości krajów Europy. Leczenie y y y y HIV jest refundowane, chociaż jest nadal drogie, co w Afryce wznosi ma swoje żniwo. Ale jest refundowane. Ale wtedy tak nie było. Wtedy to były często badania. I jeden z e, świeckich katolików, zaangażowanych bardzo w jedną ze wspólnot religijnych, przyszedł do arcybiskupa Szentborna, kardynała i mówi: A może byście się spotkali z tym gościem? Porozmawiali ze sobą, tak opowiedzieli sobie swoje historie. On mówi, nie, no, nie ma opcji, żeby była rozwałka po całości. Znaczy, jakby zobaczyli, że ja się spotykam z głównym działaczem gojowskim to to wszystko by po prostu, to zarąbaliby mnie, zarąbaliby jego, nie ma opcji. No dobra, nie, to nie. Ale rok później przyszedł jeszcze raz, cierpliwy był, przyszedł jeszcze raz. I Szczepor tak na odczepnego mówi do niego, dobra, jak się zgodzi, z pewnością się nie zgodzi, ale jak się zgodzi, to ja się spotkam. No, on wyszedł do kardynała, wziął telefon, wybrał numer, no oczywiście nie na komórkę, tylko do firmy, której ten człowiek był prezesem organizacji. Mówi sekretarce, kim jest, od kogo dzwoni i co by chciał zrobić. On mówi, łączę z prezesem. Prezes odbiera, on się przedstawia, mówi o co chodzi i on do niego mówi, bardzo długo na to czekałem, pewnie, że się spotkam. Nie ma problemu, spotkam się. On odkłada słuchawkę i dzwoni, Szenborn. I mówi do niego, nie, wiesz, jednak to nie był dobry pomysł. W ogóle do niego nie dzwoni. To nie ma sensu. On mówi, no tak, ale ja już do niego zadzwoniłem i on się już zgodził. Nie ma opcji, musicie się spotkać. No Nie, nie zadzwonię do niego teraz i nie powiem, że... Schoenberg mówi, nie głupio, mówi, dobra, ale nie spotkajmy się ani u niego, ani u mnie. Bo jak się spotkamy u mnie albo u niego, to na pewno ktoś zobaczy, ktoś wyniesie i będzie rozwał. I ten człowiek mówi do niego, spotkajmy się u mnie. Nie ma problemu, ja mam. To jest taka, trzeba pamiętać, że my nie mamy takiej klasy średniej czy takiego mieszczaństwa, jak ma jak ma Austria, jest takie mieszczaństwo albo on, on nawet chyba nie jest on jest nawet arystokratą austriackim bogatym yy, ustawionym od pokoleń dziedziczone jest to, to bogactwo i to klasa więc no ma, nie wiem czy całą kamienicę ale w końcu jest sporą część kamienicy w centrum Wiednia i mówi, to spotkajmy się u mnie nie ma problemu do mnie nikt nie będzie tutaj robił zdjęć. I rzeczywiście pewnego dnia wieczorem jest kolacja, jest on, jest żona, są ich dzieci. Najpierw przychodzi kardynał, na krótko czy Oczywiście czasem się pojawia w długim stroju kardynalskim, a zazwyczaj chodzi na krótko, takie z wygodniej koloratka, pektorał, nic więcej, piersi biskupi. Dominikanin, więc jakby przyzwyczajony do takiego bardziej nieformalnego stroju. No i po chwili wchodził w pan z jakimiś dwoma paniami, no nie, nie parterkami, ale koleżankami, ubrany w smoking, przepięknie, wieczorowy strój, wieczorne spotkanie, trzeba się odpowiednio ubrać. Siadają naprzeciwko siebie i zaczynają rozmawiać. Najpierw ten człowiek, organizator tych wielkich imprez gejerskich, opowiada swoją historię. Opowiada o dramatycznym dzieciństwie, o tym, co robiła jego matka, jakie miała dramatyczne historie, jak on uciekł z domu, jak do wszystkiego dochodził bardzo powoli sam. Po czym zaczyna opowiadać to samo Schönborn. Znaczy to on miał inną historię, ale mówi, wiesz, ja wiem inną historię. Schönborn, pamiętajmy, rodzina arystokratyczna, nie, ogromni posiadacze ziemscy w Czechach. E, no ale po wojnie, kiedy pozostaje Czechosłowacja, wyrzuceni ze swoich ziem, reforma rolna, idą do Austrii. No, więc już coś utracił. Co więcej w latach 50 jego rodzice się rozstają następuje rozwód i kiedy ja to mówię teraz to to jest niezrozumiałe ogromna większość z nas ma znajomych bliskich albo sama pochodzi z rodzin rozbitych to znaczy to jest doświadczenie powszechne oczywiste ono ni w żaden sposób nie stygmatyzuje ale wtedy tak nie było Co? wtedy jeszcze w latach 50 i 60 ba w latach w Polsce w latach 70 i 80 -tych. Nie wolno było przyjąć do seminarium chłopaka, który był z rozbitej rodziny, albo musiał mieć specjalną zgodę. Nie było to taki rodzic, przychodzi i mówi: Jestem z rozbitej rodziny, a nie mówi: Przyjmujemy cię. To się zmieniło, ale nie w czasach Schönborna. Więc on opowiadał o swoim doświadczeniu, także o tym, jak był traktowany, jak to było dla niego trudne. On to zresztą mówił, nawet potem w czasie synodu opowiadał, że on ma doświadczenie rozwodu rodziców w swoim DNA, więc dla niego to jest też takim intelektualnym, duchowym. To jest też wyzwanie, kiedy była mowa o nowych związkach, a z drugiej strony wie, że to, to wczoraj nie, niekoniecznie jest takie proste. No i porozmawiali, porozmawiali, przeszli na te, rozstali się, w następnym roku już nie było tej wielkiej imprezy. Ona się, ona wróciła, ale w innej formie, no, już dużo bardziej spokojnej, nadal były zbieranie, nadal były flagi gejowskie, ale już nie chodziło o transgresję, chodziło o pomoc. Potem było to spotkanie w katedrze, które z jednej strony wywołało entuzjazm, wcale nie wszędzie, po stronie gejowskiej i w części środowisk katolickich, u innych wywołało wściekłość, bo część środowisk gejowskich mówiła do niego, legitymizujesz organizację, która nas przez wieki prześladowała. Część środowisk katolickich mówiła kardynale, legitymizujesz grupę, która nas niszczy. Ale relacje między nimi przetrwały. Ja nie wiem, czy ono, czy to się zakończy oficjalną konwersją tego człowieka, ale dokonało się spotkanie, dokonało się coś ważnego i obaj się dzięki temu spotkaniu zmienili, obaj się patrzyło na rzeczywistość trochę inaczej. I dlaczego ja o tym opowiadam? Dlatego, że każdy, kto zaczyna spotykać ludzi, kto jest na peryferiach, to nie jest, to w ogóle zestawmy, ale takich niewchodzących w łatwy stereotyp dobrze ułożonego Katolika, albo dobrze ułożonego, heteroseksualnego mężczyzny, albo kogokolwiek innego, to to zmienia. Z drugiej strony zmienia też to, kiedy się okazuje, że my często mamy bardzo podobne problemy. Nie, że... Czy z panem jeszcze biskupi się spotykają? Do, są tacy, co się spotykają, ale nie będę ich ujawniał. No A dlaczego? A dlatego, że chciałbym, żeby spokojnie mogli załatwiać ważne sprawy. Czy no właśnie, dla pan kościoła. Jest jakimś problemem? Dla niektórych tak, z pewnością. Z pewnością nie jestem najbardziej lubianym publicystą wśród polskich biskupów, to mogę powiedzieć. Są tacy, którzy mnie lubią, są tacy, którzy mnie lubią, choć się ze mną nie zgadzają, ale są też tacy, którzy mnie nie lubią, po prostu. Natomiast to też się nie będę żalał. To znaczy, ja mam świadomość, że jeśli przez całe dziesięciolecia w Polsce, to całkiem niedawno napisał bardzo skłonny, dobry i ciekawy filozof, um, Profesor Jacek jak z kulu napisał, że do niedawna jeszcze w Polsce były trzy rodzaje pisania o Kościele: czysto informacyjne, bez żadnego komentarza antyklerykalne i hagiograficzne. No i nagle pojawił się sposób pisania o Kościele, w którym ludzie z wewnątrz Kościoła prowadzą czasem bardzo ostrą krytykę ludzi Kościoła. No to trudno się spodziewać, żeby ci wszyscy, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że takiego modelu krytyki nie było antyklerykałowie, czyli obcy, ci, którzy albo niewierzący, ci, którzy nas nie lubią, nas krytykują. No to trudno, żeby byli zachwyceni, no bo ich można, ich można jakby unieważnić. Oni są spoza, oni nic nie wiedzą, oni chcą nas zniszczyć. Ale ja nie chcę zniszczyć, nikt mnie nie może, ja jestem w Kościele. No, po co miałbym niszczyć wspólnotę, do której należy? To jak Pan zachowuje równowagę między krytykowaniem Kościoła, a bycie wierzącym katolikiem? Ale bo to, niektórzy mówią, że niedługo Pan odejdzie z Kościoła to nie mówią, no to znaczy, to się będą czekać. No, ma, mają czas, ja też mam czas. Um, więc mogło sobie poczekać życzę powodzenia no nie mam tego powodu żeby odchodzić znaczy, to jest mój dom to po pierwsze po drugie w kościele katolickim mamy Eucharystię um, jestem bardzo przywiązany do Eucharystii zarówno do mszy świętej jak i do, jak i do um, po prostu do adoracji Najświętszego Sakramentu um, w kościele katolickim mam liturgię godzin którą um, przynajmniej ucznie i nie szpory bo nie zawsze mi starcza czasu na więcej odmawiam Kościół katolicki, moim zdaniem, jego antropologia, ja jestem oczywiście filozofem, więc elementy antropologiczne są dla mnie ważne. Stosunkowo najtrafniej opisuje rzeczywistość człowieka w języku doktryny, ale również symbolu trzeba pamiętać. Znaczy, mit, symbol, opowieść są równie kluczowe jak takie twarde tezy. Twarde tezy zresztą w języku. W języku nie nauk ścisłych zawsze podlegają interpretacji. Nie ma takiej tezy, której nie interpretujemy. Język jest rzeczywistością dynamiczną, komunikat jest rzeczywistością dynamiczną i, i, i nie ma przed tym ucieczki, jakby. Więc ja nie widzę żadnego powodu, żeby odchodzić z kościoła. Natomiast oczywiście to po pierwsze. Po drugie, ci, którzy to mówią, no, gdybym z powodu moich poglądów miał odejść z kościoła, to z kościoła należałoby wykluczyć trzy czwarte, no połowę amerykańskich katolików, sześć, pięć, szóstych katolików niemieckich, pewnie koło połowy biskupów, biskupów, ja już nie mówię katolików, biskupów amerykańskich i dużo więcej biskupów niemieckich um, i masę innych duchownych i świeckich. Kościół katolicki, nam się z Polski wydaje, że kościół na świecie wygląda tak, jak kościół w Polsce. A jak tak nie wygląda, to nie jest katolicki. Dodajmy, to nie jest tylko polska specyfika. Katolicy niemieccy uważają, że tak jak katolicyzm niemiecki, wygląda katolicyzm w ogóle. Obie te tezy są nieprawdziwe. Są miejsca w Niemczech, w kościele katolickim, gdzie spowiedź już na w zasadzie nie funkcjonuje. To dla Polaków jest nie do pomyślenia, a dla Niemców jest nie do pomyślenia, że funkcjonuje. Są miejsca, odra jest takim miejscem. Pamiętam rozmowę z pewnym moim kolegą proboszczem, który do mnie mówi, wiesz to jest ten dokument, w którym papież Franciszek, uczciwie trzeba powiedzieć, polski kościół się z tą interpretacją nie zgadza, ale papież Franciszek ją wielokrotnie i w różnych dokumentach potwierdził. I jeszcze odwołał się przy tym do autorytetu swojego jako papieża. Pod pewnymi warunkami, nie do końca wiemy jakiego, po rozez, jakimi, po rozeznaniu dopuszcza osoby rozwiedzione w nowych związkach, które nie żyją we wstrzymieździwości seksualnej do Komunii Świętej. Biskupi niemieccy powiedzieli, no, każdy to rozeznaje, sam ewentualnie przy pomocy spowiednika, no bo gdzie nie, gdzie spowiedź funkcjonuje. No i ten mój kolega, proboszcz w przy miejscowości przygranicznej po polskiej stronie, mówi mi, wiesz mam takiego wiernego, bardzo fajny facet, ale jest rozwiedziony, jest w Nowym Związku, od wielu lat już jest rozwiedziony. Mówi, jakoś tam nie, nie wyszło, nie, nie udało się orzec nieważności tego, tego małżeństwa, czy z powodu żony, czy z powodu... No nie udało się. Więc formalnie nie może przystępować po polskiej stronie do komunii Ale po tym jak niemieccy biskupi powiedzieli, może po Amoris Leticja, on poszedł do spowiedzi po niemieckiej stronie, bo po niemieckiej stronie pracuje. Mieszka po stronie polskiej, ale pracuje po stronie niemieckiej i funkcjonuje trochę w dwóch parafiach, w jednej i w drugiej, w tej po stronie niemieckiej i w tej po stronie polskiej. I poszedł do niemieckiego proboszcza i mówi do niego, no opowiedział swoją historię, opowiedział jak to wyglądało, bo to jest oczywiście dłuższy proces rozeznania, to nie jest zwykła spowiedź, Tam nie idzie się i nie mówi się, mam taką sytuację, jak ksiądz mówi, a dobra, przystępuj do komunii. Tylko w jakimś dłuższym rozeznaniu proboszcz niemiecki mówi do niego, możesz przystępować do komunii świętej. I on był uczciwy, bo przyjechał do polskiego proboszcza i mówi, jestem w takiej sytuacji, wiesz w jakiej jestem sytuacji, niemiecki proboszcz mi w czasie spowiedzi pozwolił, a ty mi pozwolisz? I teraz, co on ma powiedzieć? No przecież to przecież ten sam kościół, to samo kapłaństwo, tylko dwie różne strony granicy. Mówię, co zrobił? I on mówi, zadałem pytanie biskupowi. Mówi, no bo to jest nie, stosunkowo nieduża miejscowość. Wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Gdyby on zaczął przystępować do Komunii Świętej, byłoby zgorszenie, bo wszyscy znają jego historię. W Niemczech nie ma tego zgorszenia. Nawet jak znają jego historię, to dla nich ona nie jest gorsząca. Ale w Polsce by było. Ja mówię, i co zrobił biskup? On wie, nie wiem, bo do tej pory nie dostałem odpowiedzi. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to jest doświadczenie w Polsce słabo zrozumiałe. Ale w Stanach Zjednoczonych oczywiste. Mamy biskupów, którzy są nie tylko błogosławią pary jednopłciowe i udzielają komunii świętej osobom w nowych związkach, albo nawet błogosławią te nowe związki, ale nawet bez żadnego problemu, mimo zakazu papieskiego, wyświęcają aktywnych, jawnych gejów na duchownych. I mamy takich, którzy mówią, no nie, problemem to jest nawet, jak ktoś jest rozwiedziony i nie jest w Nowym Związku. Co u to tak do końca nie wiadomo dla nich. Jan Paweł II pozwolił, ale to już jest liberalizm. No, za daleko idący liberalizm. Obok siebie czasem to jest parafia w parafia, czasem to jest diecezja w diecezję. I teraz część tych, którzy mówią, no ja na pewno odejdę z kościoła, chciałaby wyrzucić tych drugich. Dodajmy, w Polsce to często ci konserwatywni chcą wyrzucić tych liberalnych. W Polsce nie ma liberalnych katolików, dodajmy. Ale na zachodzie bywa dokładnie odwrotnie. Całkiem niedawno spotkałem się z pewnym teologiem katolickim, Polakiem, ale pracującym poza Polską, który mówi, że czasem chcieli go niemal wyrzucić z parafii, dlatego, że przyklęknął przed komunią świętą. Bo u nich się tak nie robi. Co oznacza, że jest tracę. Mamy tu traców, nie chcemy. No dobrze, tylko papież, biskupi wiedzą, że bardzo łatwo jest doprowadzić do rozłamu. Dodajmy, że w tej chwili to w ogóle nie wiadomo, kto jest z większości, kto jest w mniejszości, na zachodzie, bo oczywiście katolicyzm afrykański jest raczej konserwatywny, ale ma inne problemy. Jak się przeczyta nie to najnowsze laborum, instrumentum laboris, synodu, tylko to poprzednie, bo w tym obecnym wszystkie takie problemy, bardziej kontrowersyjne, są wycięte. Tak, żeby nie skupić się tylko na tym. Natomiast w poprzednim była mowa oczywiście, że są osoby LGBTQ w kościele, osoby homoseksualne. W uproszczeniu, bo to oczywiście jest większa grupa. Ale afrykańscy biskupi mówili o problemie wielożeństwa. Problem z naszej perspektywy kuriozalny. No, jak no ale w Afryce jest problem, bo przychodzi facet, który ma pięć żon i mówi, ja się chcę ochrzcić. No i co mu powiedzieć? Nie bardzo wiadomo, co mu powiedzieć. No bo no nie można ochrzcić faceta z pięcioma żonami, bo żyje niezgodnie z nauczaniem kościoła. Powinno mu się powiedzieć: zostaw sobie pierwszą, bo pamiętajmy, małżeństwo jest sakramentem także z natury, w związku z tym pierwsza żona jest sakramentalna, jak jest osoba niewierząca. Powiedzmy, no nie jest standardowe, że ten facet, który ma tych pięć żon, na pewno chciałby zostać z pierwszą, a nie na przykład z ostatnią, ale to zostawmy, ale to nawet nie to jest problemem. Problemem jest to, że oddalenie tych żon. I zamieszkanie tylko z jedną powoduje kompletną deklasację pozostałych. One wypadają na margines społeczeństwa. Dzieci wypadają na margines społeczeństwa. Więc to wcale nie jest społecznie takie proste. No i ci biskupi, potem no oni mówią, mówi się najczęściej, no to poczekajmy, aż będzie umierał. Będzie umierał, będzie żałował za te pięć żon, ochrzci się go i będzie spokój. No dobra, a jak ksiądz nie dojedzie. A jak ktoś nie dopilnuje, a jak on zginie w wypadku, są naprawdę poważne pytania. I afrykańscy biskupi je zadają, europejscy się pokoją w głowę. No dobra, ale to oznacza tyle, że żyjemy w kościele niezwykle różnorodnym. Nikt nie jest na tyle silny, żeby tego drugiego z niego wyrzucić. Czyli będziemy żyć razem, nie wiem przez ile jeszcze. Prawdopodobnie, tak jak każdy wielki spór w kościele, on trochę zostanie rozstrzygnięty. Bardzo rzadko się w Kościele zdarzało tak, żeby tylko jedna strona miała całkowicie rację. I co więcej, on trochę wygaśnie, bo zainteresowanie z nich. Nie? Za 50, za 100 Będę lat. Będą inne problemy w Kościele. Będą inne problemy, o czym innym będziemy dyskutować. Natomiast no, trochę tak to wygląda i o tym też warto pamiętać. To znaczy, że jeśli papież wykonuje taki papież, taki taniec na linię. Najpierw mówi, w zasadzie, pod pewnymi warunkami, jak przyjdzie para gejowska, to ksiądz ją może pobłogosławić. nieliturgicznie, prywatnie, ale może. No dobra, może. Po czym biskupi afrykańscy tutaj głośny, taki głośny pomruk wydali. No więc wychodzi, nawet nie papież napisał, tylko napisała to Kasteria nauki wiary. Więc wychodzi takie u, u, uściślenie, że nie chodzi o pobłogosławienie pary, tylko dwóch osób, które do niej należą. No i konia z rzędem temu, który mi wyjaśni, czym się różni pobłogosławienie pary od dwóch osób. No powiedziałbym, to jest przynajmniej, ale to, to nie wynika z tego, że papież nie wie, że to jest nieprecyzyjne, tylko z tego, że on wie, że pewna część kościoła zachodniego bardzo prze do tych zmian. I nie mówimy o tym, że prze, mówimy, że już często to robi. A pewna część kościoła, na przykład afrykańskiego, nie tylko tego nie robi, ale wspiera penalizację homoseksualizmu. Uważa, że kara, no może nie śmierci, no to już bez przesady, ale wieloletniego więzienia za akty homoseksualne jest korekt, jest w porządku, to jest ochrona wartości. No i jak być głową, zwierzchnikiem, widzialną głową oczywiście, zwierzchnikiem e, instytucji, która jest tak różnorodna. Mało tego, w której jedni uważają tych drugich za heretyków, a ci drudzy tych pierwszych za heretyków. No, oczywiście, można powiedzieć, papież mógłby powiedzieć, niech jedni z nich spadają, ale papież tego nie powie, bo wie, jak się kończy tego typu zdanie. To znaczy, wie, że to by oznaczało schizmę, powstanie dwóch lub więcej kościołów i wie, z doświadczenia już wie, że dużo łatwiej jest się rozdzielić niż połączyć. I tu znakomitym przykładem wcale nie są ani kościoły reformacyjne, ani nawet kościoły starokatolickie, które powstały w XIX wieku, tylko jest organizacja, instytut, stowarzyszenie, zakon, ale także ludzie wokół niego zebrani o nieprecyzyjnej kanonicznej strukturze, czyli Bractwo Świętego Piusa X. Arcybiskup Lefebvre zdecydował o wyświęceniu czterech biskupów, założył zakon Bractwo Świętego Piłsa X. Oni mają swoje kaplice, mają swoich wiernych um, i oni cały czas formalnie uważają się za część kościoła katolickiego. W kaplicach Bractwa modli się za naszego papieża Franciszka, oczywiście w Mszy Świętej Trydenckiej. Watykan nie uważa ich za organizację schizmatycką i już Benedykt im przewrócił pewne prawa. Ale paradoksalnie najwięcej praw przewrócił im Franciszek, który generalnie nie lubi tracu, Ale z Bractwem się dogaduje. Za czasów Benedykta wyglądało, że jest krok albo dwa kroki przed ponownym zjednoczeniem, ale do niego nie doszło. I mamy strukturę, która już od lat 80. funkcjonuje jako niezależna, jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie funkcjonować, bo już są całe pokolenia księży tam i wiernych. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane, bo oni no, no nie mają takich wiernych, że, jak, nie wiem, no inne kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, ale którzy się już wychowali osobno i jako na pewien osobny byt. I Jednak, mimo że to jest byt o nieuregulowanym statusie kanonicznym, a nie obce, Ciało religijne, tak samo patrzy się na nich kościół katolicki. Więc wcale nie jest się łatwo połączyć. A wyrzucenie jednej z grup i powiedzenie im, jesteście poza kościołem, zakończyłoby się dużo bardziej dramatycznie, bo pamiętajmy, to czasem nie są, ludzie czasem nie decydują o tym, po której ja będę st stronie w sporze doktrynalnym, tylko czym biskup mi odpowiada, czy nie. A mój proboszcz po której jest stronie, a ksiądz, którego lubię, po której jest stronie. To będzie dzieliło rodzinę. To będzie dzieliło parafię. Będzie dramatyczny proces. To nie, nie jest taki proste, szczególnie w takim kościele jak Kościół Katolicki, który ma ogromne znaczenie, przywiązuje do jedności. Ułatwi to poszło, ale też wcale nie bezboleśnie. Um, nie, kilka lat temu Zjednoczony Kościół Metodystyczny, bardzo głęboko podzielona. Wspólnota Metodystyczna w Stanach Zjednoczonych dyskutowało o tym, czy można ordynować osoby homoseksualne na duchownych oficjalnie, jak się przyznają, bo to że się zasada Don't, tell don't ask obowiązywała. To w Kościele Katolickim też obowiązuje tak między Bogiem a prawdą, bo jak ktoś nie mówi, to bardzo trudno jest to sprawdzić, dopóki nie realizuje. Ale tam obowiązywała ta zasada w nieco innym stopniu. Było pytanie o związki i o małżeństwa osób tej samej płci. No i była frakcja liberalna, która mówiła: tak, musimy to zrobić jak najszybciej. I była frakcja konserwatywna, która mówiła: nie możemy tego zrobić, bo to jest zdrada Biblii. I one były mniej więcej w klinczu. To znaczy, żadna z nich nie była w stanie przegłosować tej drugiej, bo nawet jak przegłosowała, to za chwilę potem było następne głosowanie o no klincz. Natomiast zgłosili się do jakiejś takiej organizacji zajmującej się Rozwiązywaniem takich problemów, świeckich, zapłacili kupę kasy. No i co im poradzili? Jak się nie możecie dogadać, no to się rozstańcie. Niech strona liberalna weźmie to, co ma, czyli kościoły i tak dalej. Ta druga, chyba że cała parafia, czy cały zbór, czy cała um, diecezja, to jest bardziej skomplikowane, ale no, twór analogiczny do diecezji przechodzi, no to wtedy nie. Ale jeżeli nie, to ta druga niech dostanie odszkodowania za te. Kościoły, które musi opuszczać, no i wybuduje się nowe, albo kupi nowe, no to jest wolny rynek amerykański. No i to też trwało całe miesiące i lata, dlatego że poza poglądami ludzie mają relacje, ludzie mają przyjaźnie, ludzie mają tego typu rzeczy. I jak mówię, dla metodystów jedność nie jest tak kluczowa, znaczy tak rozumiana jedność, bo jedność jest kluczowa, ale oni jej nie rozumieją instytucjonalnie, tylko duchowo. Nie jest tak kluczowa. Dla katolików jest. Więc z tej perspektywy no po prostu warto czasem wyjść z tego polskiego miejsca, przepięknego miejsca i przepięknego kościoła i uświadomić sobie, tak nie wygląda kościół w tym całym świecie. Poglądy terdikowskiego, mówiąc brutalnie, jakby chciecie przyłożyć do poglądów niemieckich katolików, to byłbym umiarkowanym konserwatystą. A po co pan napisał książkę o arcybiskupie Marku Jędraszewskim? Dlatego, że arcybiskup Marek Jędraszewski to jest postać jakoś dla polskiego kościoła kluczowa. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, jest to chyba w tej chwili najbardziej znany e, polski hierarcha. Nie ma bardziej znanego. I nie ma bardziej kontrowersyjnego. Jedni go kochają, drudzy go nienawidzą. Z tej perspektywy jest to ciekawa postać do pisania. Po drugie... Jego życie jest związane z do tej pory niewyjaśnionym, takim powiedziałbym, matką wszystkich skandali albo ojcem wszystkich skandali w Kościele Katolickim w Polsce, czyli za sprawą arcybiskupa Peca. On był uczniem Peca, był jego bardzo bliskim współpracownikiem. Pec sprawił, że on został biskupem pomocniczym i równocześnie dla jego życia ta sprawa ma znaczenie fundamentalne, bo wygląda, że on zaczął swoje działania oddziałania, bo tam chodziło oczywiście o to, że arcybiskup Pec nadużywał władzy i wykorzystywał seksualnie zależnych od siebie kleryków i młodych duchownych. Kiedy oni przychodzą, znaczy nawet nie oni, tylko ich reprezentanci przychodzą do biskupa Jędraszewskiego, to on na początku, jak się zdaje, zachowuje się tak, jak się powinien zachować filozof czytający Levinasa. Czyli chce tę sprawę załatwić. Jedzie do nuncjusza i tam zostaje zjechany od góry do dołu. I daje się. Złamać. Zostaje przekonany, że dobro instytucji jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Ta sprawa, i to jest kluczowe, ani ksiądz arcybiskup nigdy się do niej nie odniósł. Nie mamy jego wypowiedzi o tej sprawie. Nigdy o niej nie mówi, milczy. Co więcej, część ludzi, którzy mają wiedzę o tej sprawie, ale są wobec niego lojalni, mówią: Jeśli pozwoli mi arcybiskup Marek Jędraszewski, to ja o tym opowiem. Ale nie opowiadam, bo mi nie pozwolił. Ale panu nie udało się spotkać z arcybiskupem? Nie. Ksiądz arcybiskup nigdy się ze mną nie spotkał. W związku z tym, że ja zawsze mówiłem, że dla oceny jego działania, nawet, wtedy, kiedy byłem dużo bardziej do niego pozytywnie nastawiona, były takie momenty, to zawsze mówiłem, wyjaśnienie sprawy PECA jest kluczowe dla wiarygodności arcybiskupa Jędrzejewskiego. I w związku z tym wielokrotnie prosiłem go o wywiad także do tej książki, ale również także wtedy, kiedy pracowałem w mediach tzw. prawicowych, potrafił po wysłaniu przeze mnie prośby o wywiad nie odpisać, no nie ja w ogóle, nie z nim, no bo z nim się nie koresponduję, no, z sekretarzem, potrafił mi nie odpisać sekretarz, a trzy albo cztery tygodnie później udzielić wywiadu tej samej redakcji, tylko komu innemu. Czy jednak jest pan problemem. Dla arcybiskupa Jędraszewskiego z pewnością, ale to jakby takie życie. Pewnie w tej chwili niewielu nie jest biskupów, którzy chcieliby mi udzielić wywiadu. To ja mam świadomość, także tych liberalnych, ale to dla mnie dla odmiany nie jest żaden problem. To znaczy... Um, dlaczego to nie jest dla mnie problem? E, dlatego, że publicysta, który jest wygodny e, dla której ze stron albo dla swojego środowiska, no nie wykonuje swojej roboty. Publicysta nie jest od tego, żeby chwalił. Tak, ja uważam, że zacz, trzeba zacząć traktować Kościół od tej strony ludzkiej. Tak samo jak każdą inną organizację. To znaczy, Dziennikarz nie jest od tego, żeby klęczał przed biskupem, tylko żeby pozadawał trudne pytania. jak biskup nie umie na nie odpowiedzieć, no to sobie wydaje świadectwo. Publicysta nie jest od tego, żeby chwalił biskupów. Rzecznik prasowy jest od tego. Naprawdę biskupi mają swoich rzeczników prasowych. I niech oni ich chwalą. Niech robią im laurki dodajmy akurat, i u przewodniczącego konferencji Biskupatu Polski, i u wiceprzewodniczącego konferencji Biskupatu Polski, rzecznik prasowy jest również szefem. Mediów katolickich w tej diecezji. To jest kuriozalne. Znaczy, no proszę sobie wyobrazić na przykład, że teraz ja chyba, rząd w tej chwili chyba nie ma rzecznika prasowego takiego, jak miał kiedyś. No ale wyobraźmy sobie, że rzecznik prasowy Donalda Tuska jest szefem publicznej telewizji. No przecież wszyscy dostaliby nie bez racji. No może nie wszyscy, ale wielu dostałoby wścieklizny. No bo no nie można równocześnie być twórcą i tworzywem. Nie można równocześnie być rzecznikiem i redaktorem naczelnym, ale tak jest. Więc, ale okej, okay, no tak się zrobili, tak mają. No to niech ich media diecezjalne i ksiądz rzecznik chwali, ale zwykły publicysta, co więcej zatrudniony, już w tej chwili wyłącznie w mediach świeckich. Nie jest od tego, żeby ich chwalił, tylko żeby zadawał pytania, żeby komentował, żeby czasem wkładał kij w mrowisko. No, od tego jest publicysta, od tego jest dziennikarz. Znaczy, jak się chce mieć. Yy, yy, Inny rodzaj mediów to się robi PR. Naprawdę, ja bym był absolutnie szczęśliwy, jakby przy każdej decyzji działała kom komórka PR. u Tylko pr to jest inna grupa niż dziennikarze. Są potrzebni, dobrze, że działają, w kościele często nie działają. Części biskupom dodajmy, części polityków również. Nie jest tylko przypadłość biskupów. I dodajmy części polityków po obu głównych stronach sceny politycznej. Skoro Pan też nie lubią dziennikarzy. Czy kościół? Może mieszać się do polityki? A to zależy, co rozumiem przez mieszanie się do polityki. W cudzysłowie mieszanie się. Nie, no, powiedziałbym tak, na pewno musi się wydać w kwestiach moralnych, różnych, po, nie, nie tylko w kwestii obrony życia, ale również na przykład w sprawie granic czy w sprawie imigrantów. Natomiast z pewnością nie powinien się dawać wciągać w. Spór polityczny. To nie jest jego spór. Spór między Pisem a Platformą nie jest sporem Kościoła. Spór między Suwerenną Polską a Romanem Giertychem nie jest sporem Kościoła. A może powiedzieć, że katolik nie może zagłosować za aborcją, niezależnie do którego tygodnia? Ale to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego? Dlatego, że odpowie odpowiedzialność polityczna za pewne decyzje spada na polityka. I poza tym, że mamy materię tego sporu, czyli czy aborcja jest moralna, czy jest niemoralna, i czy powinna być dopuszczalna, czy nie, moim zdaniem jest niemoralna. I na tyle, na ile to jest możliwe do, do osiągnięcia przez, w procesie politycznym, powinna być ograniczana, a w pewnych sytuacjach zakazana. Natomiast pamiętajmy, polityk nie, nie może się kierować wyłącznie tym. On musi przyjrzeć się, jakie będą skutki pewnych jego decyzji, krótko i długoterminowe. I teraz tak. Ja byłem zwolennikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo moim zdaniem, co do zasady, czyli jak powiedzieć, co do norm moralnych, to jest słuszny wyrok. Nie może być tak, że osoba jest dyskryminowana ze względu na swój stan zdrowia, a taką sytuację mieliśmy przy poprzednim rozwiązaniu. Byłem natomiast przeciwnikiem modelu jego wprowadzenia bez żadnej obudowy, bez pomocy dla rodzin, bez dyskusji na ten temat. I nie przez parlament, tylko przez, yy, przez sąd. To no, nie był dobry model, ale to zostawiam. Natomiast polityk, który podejmuje taką decyzję, musi zadać sobie pytanie, jakie to wywoła skutki społeczne. Czyli czy będzie awantura, czy nie będzie? Zawsze jakaś będzie. Ale musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak długo ona będzie trwała, i czy w perspektywie 5, 10, 15 lat to nie doprowadzi do tego, że ten poziom ochrony życia, jaki mieliśmy, zostanie nie tylko niezaostrzony, ale osłabiony. To jest także jego odpowiedzialność. On musi to rozważyć. Nie wystarczy mieć racji w polityce. Trzeba również być skutecznym. I to jest także oceniane: nie, nie tylko to, czy mam rację, tylko także to, czy jestem długofalowo skuteczny. Ale jest jeszcze jeden element. Otóż ja niestety mam wrażenie, że w Polsce ten temat stał się. Dodajmy, że na przykład papież Franciszek wcale nie jest oczywisty w tej sprawie. To znaczy, podobnie jak biskupi amerykańscy. Jedni mówią, katolik nie może, jak tak głosuje, nie wyrzeka się błędu, nie może przystępować do Komunii Świętej, a biskup w sąsiedniej decyzji mówi, a nie może. Ponieważ to jest kwestia jego odpowiedzialności politycznej. Jeżeli on uważa, że aborcja jest zła, mimo wszystko głosuje, bo coś tam, to jemu wolno. Ale nie jesteśmy w Stanach. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, też jednak bardzo istotna. Trzeba sobie uświadomić, że w Polsce to się stał spór totemiczny. Jedni są, jako totem mają, jesteśmy przeciwko aborcji. Nawet ci z polityków PiSu, którzy jeszcze 10 lat temu wcale nie byli przeciwko aborcji, a byli tacy, przypomnijmy, nie jest, nie, to nie jest partia, która była w tej sprawie jednolita. W tej chwili jest, ale nie była. I po stronie koalicji obywatelskiej też mieliśmy polityków, którzy byli przeciwko aborcji. Większość z nich wyleciała. Przeniosła się do PSL, uczciwie trzeba powiedzieć, czasem do Polski 2050. Ale byli. Natomiast w tej chwili największym problemem nie jest aborcja, o którą my się spieramy, jest aborcja chemiczna, która jest kompletnie poza kontrolą i której nie da się kontrolować. Znaczy, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, przy otwartych granicach. Przy takim przepływie ludności, jakie mamy, wczesne aborcje farmakologiczne są nie do kontrolowania. To nie oznacza, że nie trzeba próbować, ale to oznacza tyle, że w tej chwili jednak jeszcze istotniejsze jest docieranie z argumentami, docieranie z pomocą, a nie zakaz prawny, który jest bardzo trudno egzekwować. Żeby nie było wątpliwości, to nie, nie jest teza, która mówi, zmieńmy prawo i wszystko liberalizujmy. To nawet nie jest teza, depenalizujmy, bo prawo, które e, nie niesie ze sobą konsekwencji karnych, dodajmy w polskim prawie wyłącznie dla osób pomagających kobiecie, nie, kobie nie na kobiecie, no, nie jest prawem. No, to znaczy, to mniej więcej, tak jakbyśmy powiedzieli, korupcja jest zła, powin jest zakazana, no ale jak ktoś daje łapówkę i ją przyjmuje, nie powinien być karany. No, po prostu zdepenalizujmy korupcję. Ona no jest powszechna. No, no jest. I czasami jest ta, notabene przydatna dla ludzi, którzy chcą coś załatwić. Nie porównuję jednego do drugiego. Ani nie chodzi o to, żeby... Bo ja rozumiem, że jedni uważają, że aborcja jest najgorszym złym możliwym. E, drudzy uważają, że jest w ogóle największym skarbem jaki. Chodzi mi po prostu o pokazanie, że powiedzenie coś jest zakazane, ale nie niesie ze sobą żadnej kary, jest puste treściowo. To no, znaczy, to moglibyśmy tego nie zakazywać. To, to, to po prostu... Natomiast mówię, że nie to jest kluczem, nie prawo. Prawo jest ważne, bo ono kształtuje postawy, ale jest ważne, dopóki możemy pewne rzeczy egzekwować. W momencie, w którym przestajemy móc je egzekwować, to inne rzeczy stają się ważniejsze. I to oczywiście dotyczy wczesnej aborcji. Bo aborcji, o których dyskutujemy najczęściej, czyli aborcja eugeniczna, która wciąż jest w Polsce zakazana, bo to, co mówi w tej chwili. Głównie trzecia droga, to znaczy, że możemy uznać, że wyrok Trybunału był nieważny. No, Natomiast jest takie pytanie: przecież pani sędzia Julia Przyłębska wiedziała, że do orzekania w tej sprawie wyznaczyła sędziów, o których wiedziała, że część klasy politycznych ich nie uznaje. Gdyby chciała zrobić niewzruszony wyrok, to mogła spokojnie dać wyłącznie sędziów, którzy. Niektórzy no w największym skrócie nie budzą takich wątpliwości, ale tego nie zrobiło. Ale drugi element jest taki: nawet gdyby się uznali, że ten wyrok jest nieważny, bo orzekali także tak zwani pseudosędziowie, to, jest, to klasa polityczna musi mieć świadomość, że wtedy trzeba by też unieważnić masę innych wyroków, na podstawie których wydawano inne wyroki. Adwokaci mogliby żądać orzeczenia niewinnego, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudny proces, więc na razie go nie pociągnięto. Ale oczywiście jest to pytanie: nad nami wisi, czy można cofnąć ten wyrok. Jak mówię, co do meritum, etycznie ja uważam, że to jest krok w dobrym kierunku. Nie wiem, czy był dobry politycznie. W tej chwili bym już miał pewne wątpliwości. Czy to był na pewno dobry krok politycznie, czy on był. Uzasadnione i czy nie długofalowo nie będzie z jego powodu więcej szkody niż korzyści, ale dyskutujemy tak naprawdę o późnych aborcjach, czyli o aborcjach na pewno po trzecim miesiącu, a często nawet późniejszych. I to jest jednak, i to uczciwie trzeba powiedzieć, mniejszość, zdecydowana mniejszość przeprowadzanych w Polsce aborcji. Ogromna większość jest przeprowadzana chemicznie na pierwszym etapie trwania ciąży. Nad jaką książką pan teraz pracuje? E, a nie, no, czy, to jest żadna tajemnica. Nad biografią księdza Isakowicza-Zalewskiego, Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego. Będzie znowu jakiś skandal? Nie, no ksiądz Tadeusz oczywiście budził ogromne emocje po różnych stronach. To prawda, z jednej strony Gazeta Wyborcza go czasem bardzo ostro krytykowała, ale miała z nim problem, ewidentnie, bo zapewne rzeczy chciał go chwalić. Z drugiej strony czasem krytykował go prezydent Andrzej Duda, na przykład za jego stanowisko w sprawie Wołynia, a potem napisał przepiękną depeszę kondolencyjną, no naprawdę przepiękną, i tutaj bez żadnych wątpliwości. PiS go nie chciał wybrać na członka Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Głosował przeciwko, a PSL głosował za. A oczywiście Konfederacji część, więc to jest też bardzo ciekawe, Zjawisko. A z drugiej strony ja pamiętam jego pogrzeb. No było doświadczenie niesamowite, dlatego, że ja chyba nie byłem na pogrzebie, po którym byli, byli ludzie tak z różnych stron. Był Marcin Gutowski, TVN24, autor filmu Fojanie Pawle II. Um, a z drugiej strony była młodzież Wszechpolska w garniturkach z tymi flagami takimi um, ONR-owskimi. Nawet chyba nie była młodzież Polska, tylko był ONR z tymi e, proporczykami takimi ONR-owskimi. Był lekarz ewidentnie e, e, antyszczepionkowy, który mnie przekonywał, że Tadziu umarł, bo się dał zaszczepić. A to, to oczywiste. A z drugiej strony byli dziennikarze blisko związani z Księdzem Tadeuszem, tygodnika powszechnego, współautorzy jego książek. No, był oczywiście Kraków, taki zupełnie zwykły Kraków, ale byli ludzie z Warszawy, z Wrocławia, z Gliwic, z całej Polski. Ludzie z każdej strony. Dlaczego? Dlatego, że to jest postać fascynująca. Z jednej strony, no, bardzo ostry polemista. To, to każdy, kto znał Księdza Tadeusza, to wie, że on potrafił rąbać po prostu na prawo i lewo, kompletnie czasem nie ważąc słów. Z drugiej strony, każdy, kto go znał, a ja miałem ten zaszczyt, że go znałem trochę bliżej, wiedział, że nawet jak się nie zgadzał z kimś i nawet jak go zrąbał w mediach społecznościowych na maks, albo nawet przez telefon, to jak się zobaczyło z nim, to poklepywał, przybijał piątkę, pytał się, co u kogoś słychać. Co więcej, to jest też postać niesamowita, bo nam czasem jego postać publiczna, człowieka, który walczył o prawa osób skrzywdzonych, chyba nikt nie pomógł do tej pory, poza instytucjonalnie, tylko tak prywatnie tylu osobom, to to był przede wszystkim człowiek, który całe swoje życie kapłańskie no, od pewnego momentu spędził z osobami z niepełnosprawnością, które rzeczywiście kochał, którym poświęcał swoje życie i do których wracał po najgorętszych bojach i to jest też niesamowita historia. Znaczy, z, jak się dociera do takich zdjęć, jak on stoi, no, taki Tadzio właśnie. To też pamiętajmy, to jest, mówimy taki Tadzio, to była rodzina inteligencka, ojciec profesor e, z głębokimi korzeniami i ukraińskimi, i ormiańskimi, i polskimi. Bardzo skomplikowany życiorys i bardzo inteligencka rodzina. poeta. Rzadko pamiętamy, że wiersze pisał, historyk napisał pierwszą książkę ilustracji o lustracji, o współpracy ludzi kościoła, niektórych ludzi kościoła z bezpieką, więc jakby to powiedzieć, naprawdę sporo w życiu osiągnął, ale są takie jego zdjęcia, jak on stoi, taki jaki był no, z taką miną swoją, taki ubrany bez żadnego szału, to nie był elegant. W te spodenki w koszulę z koloratką, a na głowie ma jakieś takie porysowane jak Indianin znaki i pióropusz indiański, bo bawił się z podopiecznymi dużo wiele lat wcześniej. I to jest to takie zdjęcia, które przypominały Kimon był tak naprawdę. Tak bywał cholerykiem, tak można się było z nim nie zgadać. Ja się też z nim nie zgadzałem w pewnych kwestiach. Um, na przykład, w kwestii Wołynia, to nie, nie, nie co do tego, że potrzebna jest pamięć nieco do tego, że długofalowo potrzebne jest też jakieś pojednanie w tej sprawie, co oznacza także wyznanie win. To nie o to chodzi, ale o metody działania. Nie, w tych sprawach się nie zgadzaliśmy. A równocześnie pamiętam, jak czasem um, na X-ie ktoś pisał do niego, no i co? Książę to uszu, Co pan sądzi o tym, co napisał Trudnikowski? A on mówił, odpisywał, nawet jak się nie zgadzam, to myśmy z Tomkiem za dużo razem przeżyli, żebym go teraz trąbał. Więc tak, to będzie książka. Nie wiem, czy będzie skandal. Ja w Mam wrażenie, że paradoksalnie ta książka o arcybiskupie jędraszawskim to większy skandal wywoła, zanim się ukazała, niż po ukazaniu. Nie, dlatego, że e, także ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają, którzy mnie uważają za liberała, a siebie za konserwatystów piszą, no tak, no może nie jest to pan Egiryk. No, a księża piszą, że czytali? Ale oczywiście, no, pewnie, że tak. I jakie Kskakowa. są oceny? Różne. Różne, jedni się zgadzają, o drudzy nie. Trzeci piszą, że to jest fascynująca podróż po tamtych czasach i także pytanie dla nich, na ile oni się spełniają jako księża. Nie są tacy, którzy mówią, bardzo fajnie opisałeś naszą diecezję, bo ją znają. A są to tacy, którzy mówią, w tej sprawie się z Tobą nie zgadzam, ale generalnie ciekawujecie. Są też tacy, którzy nie piszą i deklarują, że nigdy więcej żadnej mojej książki nie przeczytają. Ale powiem tak, no, no tak po prostu jest. No, jak się jest autorem, to trudno się spodziewać, że wszyscy będą chwalić. Szczególnie kiedy to skandal. Mogę kolejną pokazać, za którą też pan Gromy dostał za... A, a tego to już za zupełnie Judasza. nie rozumiem. To ja Judasz, oczywiście tu to, to jest trochę prowokacyjny. Nawet pan kładkę w, do rzeczy dostał dostałem. Natomiast kompletnie nie Judasza. wiem, o co chodzi. Dlatego, że no, to nie jest książka, która ma powiedzieć, że Judasz nie zrobił nic. To jest próba odpowiedzi na pytanie, kim był. Ale pan pisze, że to... Judasz został zdradzony przez, przez apostołów. apostołów. No tak, ale to trzeba przeczytać cały ten rozdział, żeby wiedzieć, o co chodzi. To jest trochę bardziej skomplikowane. No, ale w dużym skrócie, wyobraźmy sobie scenę. Siedzą ludzie przy wieczerzy Pesachowej, wielkie święto. Nie siedzą, tylko leżą między nami, mówiąc, bo to był inny model. Na środku są, bo tak wyglądał wtedy posiłek, na środku są duże takie wazy, talerze, no nie wiem jak to nazwać, z jedzeniem. Każdy z nich ma chleb, macę tak naprawdę i sięga nią do tych wspólnych, i w pewnym momencie Jezus mówi: Jeden z was mnie zdradzi. nie, no przecież nie ja, nie ja. No kto, no kto? I Piotr mówi do Jana. Jan leży na piersi Jezusa. A, mówi: Zapytaj się, który? No zapytaj się. No i się pyta. I Jezus mówi: Ten, któremu teraz nabiorę, i podam kawałek chleba. No i nabiera i podaje Judaszowi, tak? Czyli. Jest powiedzenie, jeden z was mnie zdradzi, jest pytanie, który, i jest wskazanie, który. I potem on wychodzi, a Jan pisze, a oni myśleli, że poszedł załatwić jakieś sprawunki. No, przepraszam, no to, to jest kuriozalne. Znaczy, to nie jest kuriozalne psychologicznie, oni to zapisują wiele lat później. Każdy z nas ma taką sytuację, w której sobie ułożył w głowie. Oni są zwykłymi ludźmi, pamiętajmy, mamy tendencję do ich traktowania jako jakichś półbogów, greckich Herosów. Otóż nie. Aż znaczy jak się przeczyta Ewangelię, to wszystko można powiedzieć o Piotrze. Poza tym, że był greckim półbogiem. Naprawdę. Więc wyjaśnili sobie, no wiedzieli, że zawiedli. Że oni nawet tego nie traktowali po prostu jako zawodu. Tylko, no, to wyszedł. To wyszedł. Kto się spodziewał, że to będzie coś takiego, że oni nie znali końca tej historii. A potem se ułożyli w głowie. No, myśleliśmy, że poszedł po zakupy. Ile razy my, jak mamy poczucie winy. To sobie układamy w głowie, nie mogłem zrobić nic innego. Może mogłem, a może nie mogłem. I znowu, nie jestem jedynym, który zadaje to pytanie. Alessandro Pronsat, wybitny włoski teolog biblista, zadaje dokładnie to samo pytanie. Mówi, to jest trudna Ewangelia, dziwna Ewangelia. My jej nie rozumiemy. Dlaczego nic nie zrobili? Mogli wyjść za nim, mogli go próbować zatrzymać. Żaden się nawet nie ruszył. Co więcej, jakby się dobrze przyjrzeć, to który z apostołów nie zawiódł Pana Jezusa w tym czasie? Jan. Jan został. Jeden zdradził, wydał. Tak naprawdę Ewangelię częściej piszą: wydał, niż zdradził, ale dobra, zdradził. Drugi się zaparł trzy razy. Dziewięciu poszło, nie wiadomo gdzie. Spieprzyło stamtąd, po prostu w dużej mierze, i został jeden. Dlaczego jeden został? Bo był nieletni i nic mu nie mogli zrobić. Bo oni mogli być ukrzyżowani razem z nim, a on nie. No i potem każdy z nich opowiada swoją historię, i Judasz jest jedynym, który nie może tej historii opowiedzieć, ponieważ nie żyje. I znowu możemy mówić o paskudnym zdrajca, ale paskudny zdrajca, który jest pazerny na pieniądze, nie oddaje tych pieniędzy i się nie wiesza chwilę później. Po prostu. Więc to jest pytanie, co się stało? I znowu teologowie najróżniejsi, Hans Urs von, von Baltazar, Sergiusz Bugakow, zadają pytanie, dlaczego zrobił, co to zrobił. Na czym polega zbrodnia zadania tego pytania? Znaczy, nie wolno, bo co? Papież Franciszek zadaje to pytanie. Jan Paweł II zadaje to pytanie, a my nie możemy, bo jest grupa publicystów, którzy mówią: był zdrajcą. Jak się usprawiedliwia Judasza, to się usprawiedliwia zdrajców, którzy współpracowali z bezpieką. No nieprawda. Jak się pyta o historię Judasza, to każdy się pyta o swoją drogę. Jeśli ktoś uważa, że nigdy nie zdradził, nigdy nie zawiódł i nigdy tego nie zrobi, to ja gratuluję dobrego samopoczucia. Z pewnością możemy powiedzieć, że nie jest to postawa chrześcijańska. Święty Paweł stoi. Kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Tomasz Terlikowski, dziękuję serdecznie dziękuję za, za spotkanie. A Państwa proszę o łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, tak żebyście Państwo wiedzieli, kiedy nowe filmy pojawiają się na przekanale. I oczywiście proszę o wsparcie finansowe, za co już serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.